Zespół Turośnianki swój okres przygotowawczy zaczął w ostatni czwartek lipca. Zaplanowaliśmy dość intensywny sierpień, ponieważ przed nami 9 jednostek treningowych przez 4 tygodnie plus 6 sparingów z klubami z czwartej ligi okręgówki oraz jedną drużyną za klasy. W zajęciach wyraziło chęć uczestnictwa ponad 30 zawodników. Na ten moment tak wygląda nasza kadra. W grupie tych zawodników znalazły się nasze nowe nabytki: Karol Mackiewicz, Jakub Konon, Mateusz Maliszewski oraz Kamil Truchel. Zawodnicy na pewno wniosą dużo jakości do drużyny, gdyż są to zawodnicy z bogatym bagażem doświadczeń. Jako cel na ten sezon obieramy sobie kierunek wygrywania meczy. Chcemy wygrać tych meczy jak najwięcej, zdobyć jak najwięcej punktów, a nasze końcowe miejsce w tabeli mamy nadzieję, że będzie jak najwyższe. Wykorzystując przerwę w rozgrywkach ligowych, powołaliśmy do życia nową grupę młodzieżową, grupę Młodzika. Nasza akademia stale się rozwija, prowadzą ją wykwalifikowani trenerzy, którzy w większości są związani z pierwszą drużyną seniorów naszego klubu. Są to trenerzy z bagażem doświadczeń piłkarskich, jak i zawodowych. W imieniu zarządu oraz całej kadry piłkarskiej bardzo chciałbym zaprosić na mecze Turośnianki. Pierwszy mecz w naszym domu, czyli na boisku w Turośni Kościelnej, odbędzie się w pierwszy weekend września, o czym na pewno poinformujemy Was na naszych social mediach.